Cześć wszystkim z tej strony pomidorowy.pl i witam was już w ostatniej sesji nagraniowej z gry Crash of the Titans na PlayStation 2. Zagrajmy wy oczywiście. No i cóż, poprzednim razem rozpoczęliśmy sesję od 14 epizodu. Jak zresztą widzicie, tutaj sobie ponadrabiałem co trzeba. Czyli pokonaliśmy innymi Ukatri, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Później mieliśmy dosyć krótkawy 15 epizod. Później mieliśmy 16 epizod, który był dosłownie męczarnią dla mnie. Oczywiście uka. Nie będę tego oczywiście komentował. No i 18 epizod, gdzie zadebiutowały nowe minionki. Dokładnie to Brat Girl. I tutaj jakby mamy o nich info. No i cóż, dzisiejsze jakby dwa ostatnie epizody to będzie jeden wielki finał już gry, tak więc niestety z wielką przykrością będziemy musieli pożegnać się już z tą grą. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć, tak więc let's do it! Episode 90! Minority Report. Yeah. Jak widzicie, mam już 2,055,000 mojosów, dlatego że musiałem nadrabiać te epizody i 18 żyć swoją drogą, tak więc no myślę, że jestem w miarę ładnie przygotowany. W ogóle taka mini ciekawostka, bo nie wiem czy o tym wspominałem. Generalnie w loading screenach możemy tymi łapkami te łapki kontrolować, które co tam chodzą. No nie wiem czy w ogóle o tym wspominałem. Ale czuć, że to jest już wielki finał gry, biorąc pod uwagę, gdzie już doszliśmy, bo tak naprawdę jesteśmy zaraz w Dominatorze. W zasadzie to tutaj go mamy, na wprost. W ogóle bardzo mi się podoba ten krater. Bo to chyba jest taki krater, oczywiście ogarnięty ogniem. I jeżeli widzicie tam, nie wiem, myszkę, która co jakiś czas lata, to bardzo przepraszam, ale muszę tutaj między innymi kontrolować, czy wszystko się ładnie nagrywa. W ogóle mamy małe ciekawostki odnośnie tego epizodu, więc pozwolę tutaj je przytoczyć. Więc nazwa tego odcinka jest skrótem od opowiadania science fiction z 1956 roku pod nazwą Raport Mniejszości. No i oczywiście coś, co jest w miarę oczywiste, to to, że ten poziom ma największą ilość combo king, dlatego że żeby zdobyć combo kinga potrzebujemy wbić 80 tych kombosów. No, 15 to niestety nie jest zbyt bardzo liczba przypominająca 80, więc yeah. No i cóż, trzeba się tych Brat Girlsów pozbyć. Ja sobie ten epizod w sumie ćwiczyłem poza nagrywaniem, żeby nie wyszło, że będę tutaj jechał jak ostatni ciapok. No i cóż, no i sceneria mi się, tak jak już zresztą wspominałem, bardzo podoba. Szczerze niestety nie pamiętam wspomnień, jeżeli chodzi o ten poziom z moim kuzynostwem. Wiem, że jak grałem z moim dobrym ziomkiem, o którym wam już opowiadam od początku serii, to tutaj w zasadzie mieliśmy tylko problem z końcówką tego epizodu. W ogóle to jest takie dziwne, troszeczkę dziwna zależność, no bo 19 epizod to jest jeden z tych dłuższych, a 20 ten ostatni epizod to jest ten z krótszych i to jest w ogóle dla mnie trochę dziwne. Dobra, czas zwiedzić przedostatni Mojo Room. Time Bomb Ticking, czyli będziemy musieli rozwalić bomby. Heh, okej. Okay. Mogłem się tego trochę spodziewać w sumie. No i mamy oczywiście tutaj snajpa oraz... A, dobra. Stench, snipe i electric. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem co ja mogę tutaj za wiele powiedzieć, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj wszystkich dosłownie tytanów, którzy wiecie, którzy, że tak powiem, strzelają. No
No to będzie jedna z, to będzie jeden z trudniejszych Mojo Roomów. Ja dałem dupy już w sumie w tym epizodzie, w tym Mojo Roomie, więc możemy wyjść. Wiedziałem, że to się tak skończy, bo gdybym zaliczył to za pierwszym razem, to byłoby zbyt pięknie, co nie? Ach, zbliżamy się końca gry, panie i panowie, to już dwa ostatnie epizody zostały. I trochę mi jest, szczerze powiedziawszy, głupio, że ta gra już dobiega końca, bo naprawdę przyjemnie mi się ten let's play prowadzi. Wy możecie mieć oczywiście inne zdanie na ten temat. Wam może się, powiedzmy, let's play średnio podobać. Mi się oficjalnie podoba prowadzenie tego let's playa. Ale to mówię. Jest nas 2360 bodajże na kanale. I jest 2360 różnych opinii, tak więc yeah. Tak więc jeżeli komuś się niestety let's play nie spodobał, no to przykro mi, no niestety nie jestem w stanie każdego zadowolić. No to w sumie lajtowo jest, w sumie ominiemy sobie tego snajpa. I proszę bardzo. Mogłem to w sumie tak na początku zrobić, ale nie pomyślałem o tym oczywiście. Sprawdźmy, czy po lewej stronie jest Mojo Destructor, nie. Bo po co? Wydaje mi się, że Mojo Destructor będzie w ostatnim tym epizodzie na nas czekał. No dobra, no to skoro to mamy ogarnięte, no to lecimy dalej. 7 minut na nagraniu, a my dopiero, kurde, skończyliśmy ten Mojo Room. I tego nie lubię w tych tytanach, nie? Nie lubię tego w Electriku, że właśnie oni atakują w taki, a nie inny sposób. No, i na takim jednym Electriku wbiłem 41 combo, gdzie wymagane jest 80 w tym epizodzie. Dla mnie trochę twórcy przesadzili z tą ilością, szczerze. Ale to jest oczywiście moje zdanie, nie każdy się musi z moim zdaniem zgadzać, o. Tego też tutaj brakowało. Ajajajajajajaj. Co za kurde pieprzony glut. Tak, nie lubię bardzo tych tytanów, ale już o tym wspominałem niejednokrotnie. Teraz o dziwo, kurde, chciał się zaatakować, ale wcześniej to nie, no bo po co? Na 65, no to tutaj będziemy musieli chyba trochę poczekać. Bo nie wierzę w to, że jest ogólnie 65 tych minionków. W sensie, no, pewnie jakaś grupka minionków się teraz pokaże, ale jednak trzeba będzie trochę posiedzieć w tych niektórych sekwencjach, żeby one mogły się na spokojnie zespawnić. Przynajmniej tak mi się wydaje, a mówię, sięgam tylko teraz pamięcią, bo tak jak mówiłem, ja przed tą grą nie ćwiczyłem i gram bardzo mocno z pamięciówki, tak więc niektóre moje ruchy mogą być nie do końca przemyślane, ale robię je tylko dlatego, bo mniej więcej pamiętam z tego, co grałem te parę ładnych lat temu, albo dwa lata temu w sumie na streamie. Dobra. Tam mamy Mojo Destructor. No, umieraj sobie tam. 23 na 65. Zobaczymy w ogóle, czy dostaniemy tego zaraz. Żyćko. Technicznie powinniśmy, ale jak gra będzie chciała, to nam da, a jak nie będzie chciała, to nam nie da. Proste, co nie? Nie! Nie, 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 nie. No. Co wy myślicie, że ja pozwolę, żeby życie stracić?
Ten złoty owoc umpa wręcz wymaga tego, żeby go zebrać. Aj, dobra, to już praktycznie muszę zginąć, no bo nie uda mi się go zaatakować. Musi on być na lądzie, żebym mógł go zaatakować. Dlatego lecimy z spin atakiem. Jest i on. Teraz uwaga. Dokładnie tak. I co my tu mamy? A nie, tutaj nie mamy nic. Wydawało mi się, że tutaj coś po środku było, kurde, widzicie? Aż się zamyśliłem, zagapiłem się i wszystko naraz, tak więc... Tak więc chodź Magma Doom, niestety muszę cię opuścić, więc nara. Miło było cię poznać. Te bomby kiedyś sprawiały też mi problem, jak grałem właśnie z moim znajomym, ponieważ jakimś dziwnym trafem ja i mój znajomy, zamiast doskoczyć wyżej, to żeśmy niżej doskoczyli, co oczywiście spowodowało, że zginęliśmy, bo mieliśmy kapkę życia i no mówię, no bomba nas, że tak powiem, porobiła. Bombastycznie było. No i dupa, nie udało się wbić combo Kinga. Miałem 84, ale niestety mnie kurde ten elektryk pocisnął, śmietnik jeden. Jezu, jak ja go nienawidzę, jak on się pojawia tak z dupy i cię piorunem trafia, nie? To jest naprawdę mega irytujące i mega wkurzające. Bo na spokojnie nic się nie da zrobić, bo po co? Po co lepiej się triggerować, lepiej rage'ować, no. Aha, fajnie, no to świetnie, wykorzystałem swój power-up. Który w sumie też se działa jak chce. Dobra, lecimy tędy. Dziwi mnie to, że żadnego spybota jeszcze nie zniszczyliśmy. Wydaje mi się, że z tego co dobrze pamiętam, spyboty będą na samym końcu poziomu. Wszystkie trzy. Ale oczywiście się zawsze pomylić mogę. W ogóle śmieszna sytuacja, bo zanim zacząłem nagrywać tę sesję, to najpierw sprawdzałem OBS-a, bo zauważyłem, że w ogóle urządzenie audio u mnie nie działało, czyli jakby dźwięk, który jest odpowiedzialny za to, że wy teraz też grę słyszycie. I co się okazało? Zapomniałem, że wczoraj jak gadałem z chłopakami, czyli tam z Nero, Pixelem, Chomskim, Zakolakiem, to wyciszyłem OBS-a w menadżerze dźwięku. Ja przez chwilę myślałem, że mi się coś z OBS-em spieprzyło i zacząłem po internecie szukać w ogóle jakichś takich tych, a okazało się, że wystarczyło po prostu odciszyć to w menadżerze dźwięku. Ja miałem takiego triggera, że wy sobie nawet z tego sprawę nie zdajecie, dlatego że straciłem, no tak plus minus 20 minut, może z 15, na takich pierdołach, bo restartowałem kompa, robiłem wszystko, bo myślałem, że coś znowu mi padło, a okazuje się, że miałem wyciszonego, nie? Tak więc no, świetnie po prostu. Właśnie to była chyba ta sekcja, której nie lubiłem właśnie z moim znajomym. Bo tutaj zawsze się też spierdzielaliśmy, nie? Zawsze do tej magmy. Jeżeli kogoś denerwuje to, że ja się tak nagle z dupy wyciszam, to sorry, ale po prostu chcę, żebyście również sobie soundtracku posłuchali z tego epizodu. I po raz kolejny mój chał sprawdzi, czy wszystko dobrze się nagrywa. Tak, wszystko pięknie, ładnie się nagrywa z tego, tak więc wracamy do gry. Ojej, bym prawie do tej magmy wpadł. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała walka z Arachniną.
Bo Arachnina jest, działa na podobnym schemacie co Uka Uka, czyli jakby nie ma checkpointów w walce, co nie? Tak więc trzeba to jakby brać mocno pod uwagę. Dobra, jest Combo King. Nareszcie mamy zaliczone. Najgorsze gówno mamy zaliczone. No serio, tutaj jedyne co najciężej się robi to Combo Kinga. I tak, zdaję sobie sprawę, że Paplok nie zdobył tutaj Combo King, bo ja mu tam chyba bodajże sporo brakowało. Bo kiedyś oglądałem jego let's play i widziałem, że on tutaj nie udało mu się zdobyć złotego Mojosa. Być może mi się uda, ale bardzo jest to podejrzane, że nie ma żadnego spybota i naprawdę jestem coraz to bardziej przerażony tym. Wolałbym, żeby był, nie żeby coś. Tam widzę, że już jeden jest. Dobra. Okidoki. Dobra, 1-3. I tu na razie nic nie ma, przynajmniej ja nie widzę. Przeskoczę sobie tu może w razie coś, bo może coś się odblokuje. Wiecie, nigdy nie wiadomo. Gra czasami lubi też powiedzmy w jakiś chamski sposób coś ukryć i potem kurde szukasz pół dnia lub pół poziomu kurde w jakiś Mojosów, bądź też innych spybotów, kibli Cortexa zasranych. O, 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 o! Nie, 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 wracamy. Concept art, oczywiście. I tak, moi drodzy, pod koniec dzisiejszej sesji będziemy oglądali wszystkie koncept arty oraz wszystkie skiny Crasha, jakie udało nam się zebrać w tej otóż serii. Tam widzę drugiego spybota i oczywiście minionki, tak więc teraz jestem chyba święcie przekonany, że uda mi się bezproblemowo zrobić tutaj 100%. To 15, kurde, ja pierdziule. No to jest piękny wynik. I powiem tak, gdyby nie to, że tam mi się udało zrobić tam 80 bodajże 4 kombosy, to uwierzcie mi, tutaj bym miał już spokojnie Combo Kinga wbitego. No kurde, szybciej, dawaj, spin attack, Crash. Masz w końcu infinite spin attack. Minion Master. Dobra, jeszcze jeden kibel trzeba zniszczyć i to będzie wszystko. To będzie wsio. Naprawdę, kurde, no dawajcie. Chcę iść dalej. Chcę iść dalej. Dobra, przyznam, że jak grałem te 6 lat temu i 5, to trochę tutaj nie byłem za bardzo cierpliwy w tej sekcji, bo już chciałem po prostu iść dalej, a musiałem przeczekać, kurde, Armagedon tych wszystkich Brat Girl. Odpierdzielcie się ode mnie, kurde! Przynajmniej, kurde, owoce Wumpa sobie zbiorę i się trochę wyleczę. O, 16 żyć! No, proszę. To 61, Jezu, jeszcze dwukrotnie przebiłem ostatni wynik, czyli tam bodajże 100 ileś, 116 czy coś takiego. I powiedzcie mi, gdzie jest ostatni kibel? Mojo Destructor?
Gdzieś kibel został chyba ominięty. Czy mi się wydaje? Nie, tam jest kibel, dobra. Świetnie, będzie 100%. Będzie jebitne 100%. Szczerze jestem ciekaw, jak długa będzie ta sesja, no bo tak na dobrą sprawę teraz już nam zostanie ostatni epizod. I to będzie tyle w zasadzie z gry. Potem przegląd oczywiście koncept artów, wszystkich skinów, jakie żeśmy zebrali. Dobra, mamy to. Sorry, Winnetu, idziemy stąd. Proszę mi nie przeszkadzać. Bing! Kurde. Nie, 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 uciekamy. But he's oh so far, Blondie. The Dominator's finished. What are you telling me for? You made me finish it. Now we've got an appointment to smash Wumpa Island flat. Not Wumpa Island. Our house is there and all our stuff. Oh, and maybe Crunch. Yeah, and I can't wait. Dingus, Doofus, time to start the fun. Nie wiem czemu, ale uwielbiam, jak Nina Cortex zwraca się do Coco z taką pogardą, nie? Ej, Blondie, mam w dupie twoje zdanie. Albo komentarz Coco, że no, Wumpa Island, w sumie to tam Crunch został, więc a, tam wywalony, najwyżej se zginie. Śmietnik jeden. Dobra. No i mamy, kurde, zrobione tu 100%, prawilne 100% w przedostatnim epizodzie. 95% gry. To jest bardzo ładny wynik. No to co, moi drodzy? Zostaje nam już 20 epizod. Wielki finał, czas zacząć. Tak więc, let's do it! Episode 20. Revengeance 2. The Revengeside. Zaczynamy wielki finał, moi drodzy. Ostatni epizod, ostatnia prosta do Niny Cortex. No i cóż, zaczynamy, kurde, z wielkim... Nie powiedziałbym, że z jakimś wielkim jebnięciem czy coś, ale po prostu zaczynamy z wielkim tutaj... Kurde, ciężko mi jest dobrać słowa, jeżeli chodzi o tą sytuację. Wiem, że spokojnie wbiliśmy Combo King, bo tutaj Combo King jaki był to 35. No i na samym starcie mamy Mojo Room, tak więc let's do it! Ostatni Mojo Room w tej grze. Szkoda, że te Mojo Roomy nie powróciły tam w żadnej wersji na, nie wiem, Game Boya albo wersji na DS-a. Szkoda, bo to były naprawdę... To są fajne, że tak powiem, wiecie, odskocznie od takich zwykłych poziomów. Ale względem tego, co ja tutaj widzę, to wydaje mi się, że ten Mojo Room jest troszeczkę taki mega leniwy jak na ostatni. W sensie, spodziewałem się czegoś tutaj o wiele trudniejszego. Chyba, że trudniejsze dopiero przede mną. Wiecie co, przesiądę się na inną Scorporillę. Tak będzie szczerze bezpiecznie i higienicznie, no i ekologicznie. Jeżeli chodzi o ten Mojo Room, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam moich wspomnień, jak grałem, i czy to za pierwszym razem, czy ogólnie z kolegą. Chyba zmienię na drugą Scorporillę. Bo ta jakoś mi się też wydaje fajnie kolorystycznie i chyba ją nawet bardziej wolę niż tą ciemno-niebieską Scorporillę, I guess.
Nie, no to jest na zasadzie takiej, wybij kurde wszystkich, cały Majorum, taki trochę mega leniwe podejście. Dobra. Odsunę się w razie co. Ho, ho, ho. Nieźle. Przesiadamy się. Tja. Cały Majorum. Nie no, trochę szkoda, zawiodłem się, szczerze powiedziawszy. I mówię, zawiodłem się jak grałem za pierwszym razem, zawiodłem się jak grałem te 5 lat temu, 6 lat temu z moim dobrym ziomkiem, więc no niestety. Twórcy trochę się nie postarali jak na ostatni Majorum, takie jest moje zdanie. No, nawet nie ma tutaj Mojo Destruktora, tak więc no trochę dupa. Trudno, skoro Polilla umrzesz w męczarniach. Ja nawet ci kurde nic nie robię, bo ty jesteś taką potężną gorillą. No i git, mamy skończone, teraz możemy się skupić na spybotach oraz na minionkach. I później jeszcze przy okazji poodkrywać jakieś... O! Świetnie! Tego jeszcze tutaj brakowało, tych tutaj pajaców. Dobrze! Ale kroksa, kurde, tu już bym miał lightowo combo kinga, gdyby nie fakt, że tam mi się udało to zrobić. I to tyle naprawdę, sądziłem, że tutaj będzie istny Armageddon, ale no dobra. Ja zbyt wiele oczekuję od ostatniego epizodu, zauważyłem. Mogę jedynie co w fajny i pozytywny sposób skomentować to jakby design tego levelu. Tego poziomu. No i muzykę, która tutaj leci w tle. Posłuchajcie sobie zresztą sami.